jestem pół człowiekiem, pół Polakiem chyba. Ja, Menda na jajach literatury polskiej, których ta mówią, że nie ma, wylazłam raz z domu. Wszystkie szczotki do klozetu są zawsze białe, a nigdy brązowe. Przecież w sumie w kolorze brązowym bardziej byłoby im, jak to by rzec, do twarzy. Odprowadziliśmy go na cmentarz, pochowali. I jak wracaliśmy, to tacy jacyś spokojniejsi byliśmy, bo przynajmniej teraz wiedzieliśmy, gdzie jest. No ale nie na długo. Przyszła ta wielka powódź, cmentarz zalało. Brat do mnie dzwoni, mówi: słuchaj, przyjeżdżaj z Hamburga, bo stary nam znowu gdzieś się zgubił. Ja mówię: jak to zgubił? No pływa gdzieś po mieście.